Jesteście gotowi na następną część, widzę. Czyli dołożymy teraz znikanie balonów w momencie, kiedy trafi je ołówek. Przypominam, że lecą balony. W momencie, kiedy kliknę sobie w jakimś miejscu, to pingwin wysyła lecący ołówek i strzela do balonu. Jeżeli nawet trafię w balon, no to niestety ten balon nie znika. Co ja zrobię teraz? Po pierwsze troszeczkę zmniejszę sobie tę liczbę balonów. Same balony też są za duże, więc zrobię na przykład rozmiar 50 dla balonu. O, już będą leciały takie mniejsze. Poza tym tu, gdzie mam czekaj jedną sekundę, dam czekaj 3 sekundy, albo nawet 4. Teraz moje balony będą już bardzo pomału się pojawiały. No, chyba nawet za bardzo, bo dopiero po 4 sekundach, jeden. Troszkę przesadziłem. Może 3 sekundy. Albo zamienię to tu kolejnością. O, najpierw utworzy klona, a potem czeka. Dzięki temu pierwszy wystartuje już dużo szybciej. No, następne lecą. Teraz będę sobie strzelał do balonów. Tutaj, no i co muszę zrobić? Troszkę zmniejszę też ołówek, żeby nie był taki duży, na przykład na 20, żeby to był taki mały pocisk, tak, będzie bardziej to realne. Mały pocisk ołówkowy. No i jestem gotowy do tego, żeby trenować w balonie. O, balon ma niestety, jak widzicie, dużo tu różnych elementów. I dołożę niestety jeszcze kolejny element do balonu, czyli balon będzie sprawdzał, czy nie został trafiony ołówkiem. Więc zdarzenia, przepraszam, nie kontrola, bo te, kiedy zaczynam jako klon, ktoś to wrzucił do zdarzeń zamiast do kontroli. Znaczy do kontroli zamiast do zdarzeń. Kiedy zaczynam jako klon, to zawsze do zawsze sprawdzaj. Czyli jeżeli. W czujnikach dotykam, jeżeli dotyka pensil, to kontrola, usuń tego klona. Czyli tak samo będzie znikał jak po doleceniu na górę. Tak, tu było, porównajmy to. Tu było też zawsze, jeżeli moja pozycja jest wyższa niż góra ekranu, to usuń. A tu to samo, jeżeli dotyka mnie ołówek, to usuń. No i spróbujmy. Super. Tylko co się stało, że te balony. A właśnie, te balony przestały znikać. Dlatego, że niestety wygląda na to, że balon, jak jest po pomniejszeniu, to już nie dotyka do pozycji 200. Dlatego, że on jest mniejszy, więc jak już doleci do samej góry, to niestety mniej wystaje. No i tu nasze 200 nie zadziałało. Trzeba by wypróbować jeszcze raz. Czyli palon, wygląd. Pokaż, gdzie jest, pokaż. No i x damy 0, y damy 0. No, i właśnie, gdybym tu chciał wpisać 200, to mi się zrobi 188. Czyli maksymalnie co on osiąga, to jest 188. I dlatego po pomniejszeniu przestał znikać. No więc muszę te 200 zrobić na przykład na 187 albo 186. Jeżeli będzie większy od 186, no to zniknie. Próbujemy. Balon tu ginie. No i trzeba sprawdzić, czy jak dolecą balony na samą górę, to czy będą znikać. Założy się, że już teraz tak, że już powinno być dobrze. Różowy dolatuje, fioletowy znaczy się, niebieski. No i ogonki nie zostają, pięknie znika. Czy jak widać, zmiana w programie w jednym miejscu może mieć wpływ na działanie programu w innym miejscu. Mieliśmy już coś działające i nagle przestało działać. No, stąd się biorą też błędy w programach innych. Jeżeli się nie przewidzi jakiejś sytuacji, tutaj nie mieliśmy przewidziane, że zmieni się rozmiar balonu, no to niestety ta metoda nie zadziałała. Być może trzeba by szukać lepszej metody, ale na chwilę obecną ta działa, więc nie będę komplikował. Zapraszam do samodzielnego poćwiczenia, do próby i sprawdzenia, jak to działa.